spotkaniu z mistrzem pora na kolejną dyscyplinę sportu, przeciąganie liny. Gościem programu jest uczestnik The World Games 2017 we Wrocławiu, Krzysztof Grzelak. Dzień dobry. Przeciąganie liny. Dyscyplina sportu dość młoda. Na czym polega współzawodnictwo? Współzawodnictwo polega na pojedynku dwóch drużyn, które liczą po 8 zawodników. Rozgrywka polega na tym, żeby przyciągnąć przeciwnika o odległość 4 metrów. Zaczynamy w sumie w jednym miejscu wszyscy. Na środku liny jest znacznik, dwie drużyny, jedna po jednej stronie, druga drużyna po drugiej stronie. I walczymy o to, żeby przeciągnąć przeciwnika o 4 metry. Czy waga zawodników ma znaczenie? Waga zawodników ma znaczenie. Ogólnie tutaj przyciąganie liny jest podzielone na kategorie wagowe, czyli jest podobnie jak w boksie. Najcięższą, oczywiście jest open, ale najcięższą kategorią wagową ograniczoną jest 720 kg, dlatego na zawodników najlepiej by było, jakby się rozkładało tutaj jednakowo, żeby zawodnicy byli jednakowej wagi. 720 na 8 zawodników to jest 90 kg, tak. Więc jest to już waga, można powiedzieć, ciężka. Tak, tak. Rywalizują również w przeciąganiu liny kobiety. Tak, również kobiety startują. Najbardziej ten sport jest oczywiście rozwinięty w Azji. W Polsce jeszcze nie mamy drużyny kobiet, ale dążymy do tego, żeby rozwinąć to w kierunku też rywalizacji kobiet w Polsce. No właśnie, tak na tle zagranicznej konkurencji wspomniał Pan też o Azjatach. Jakie jest miejsce Polski na tej geograficznej mapie przeciągania liny? Znaczy, oczywiście na początku nie osiągamy sukcesów, jednak nasz udział w Mistrzostwach Świata okazał się w miarę sukcesem. Osiągnęliśmy 14 miejsce, także nie jest najgorzej. Staramy się oczywiście rozwijać, ale start jest obiecujący. Które nacje są takie dominujące? Dominującą nacją jest Szwajcaria i tutaj coraz bardziej udział bierze w tym Tajpej. Przeciąganie liny to dyscyplina drużynowa. Zawody rozgrywane są na zewnątrz czy w halach? Konkurencje są zarówno wewnętrzne, czyli na hali, jak i zewnętrzne. Tutaj trzeba dodać też, że rozwój sportu jest też ukierunkowany w stronę rozgrywek plażowych. Dużo zawodów w Polsce jest właśnie rozgrywanych na plaży. Jest to forma bardziej rekreacji, ale też są takie zawody. Największą rangą się cieszą tutaj zawody na zewnątrz. Wersja troszeczkę odmienna niż halowa, ponieważ jest więcej sprzętu, który nam jest przydatny podczas przeciągnięcia. Mamy specjalne buty, które są stworzone specjalnie do tych przeciągnięć. Jest też, myślę, bardziej widowiskową. Wydawałoby się, że do przeciągania liny wystarczy tylko lina, ale to nie wszystko. Nie. Oprócz liny mamy też oczywiście cały zestaw przyborów. Zaczynając od butów. Później jest oczywiście normalne rzeczy, takie jak strój sportowy, ale to jednakowo dla całej drużyny. Później mamy też dozwolone stosowanie żywicy. Jest to rodzaj kleju, jaki jest używany w piłce ręcznej. On ułatwia dużo nam trzymanie liny w sytuacjach, kiedy już puszczają nam siły po prostu. Trzeba tutaj dodać, że nie możemy stosować żadnych ochron rąk. Rok temu we Wrocławiu rozgrywane były The World Games. Jak wspomina Pan atmosferę tego wydarzenia? Były to najlepsze zawody, w jakich brałem udział w życiu. Ze względu na atmosferę i doping kibiców, który nas poniósł do jednego zwycięstwa. Jest to lepsze wspomnienie niż Mistrzostwa Świata, które odbywało się w Szwecji. Wsparcie kibiców naprawdę jest dla nas dużym dopingiem. Chciałbym z chęcią to powtórzyć jeszcze raz, jeżeli ma taką możliwość. Wspominał Pan o tym wychodzeniu dyscypliny z hali, wychodzeniu na tereny otwarte, na przykład plaże. To są też tereny właśnie, które sprzyjają kibicowaniu. Tak. Teraz w sezonie takim, powiedzmy, urlopowym, letnim, często bierzemy udział w takich zawodach. Ludzie z chęcią przyglądają się takim zawodom rywalizacji, ponieważ jest to dosyć widowiskowe, ponieważ jeżeli się mierzą siłą dwie drużyny, to jest naprawdę, jeżeli jest walka taka równa, można tutaj spędzić miło czas i podopingować którejś ze stron. Jak u Pana zaczęła się przygoda z przeciąganiem liny? Znaczy, u mnie zaczęło się dość niewinnie. W internecie zobaczyłem ogłoszenie, że w klubie, który był blisko mojego miejsca zamieszkania, po prostu jest nabór do zespołu
i postanowiłem, że mogę spróbować. Nic mi nie zaszkodzi i tak w sumie zostałem do tej pory. No, jeden trening od jednego treningu zaczęło się i później poszło dalej. Mówił Pan o naborze do zespołu, mówił Pan też o tym, że są zespoły ośmioosobowe. Mamy linę, którą te zespoły przeciągają i chodzi o to, żeby przeciągnąć o te 4 metry od przeciwnika. I teraz moje pytanie jest takie, jak ważna jest atmosfera w takim zespole, na czym polegają treningi? Czy to są treningi indywidualne, czy to są też treningi zespołowe? Nie, tutaj musimy się opierać na treningu zespołowym, ponieważ osobowości nie grają roli w przeciąganiu liny ze względu na to, że nie damy rady w jedną osobą przeciągnąć całej drużyny. Najważniejsze, podstawą tutaj zwycięstwa jest współpraca w drużynie. Najczęściej porównywanym ten sport jest do wioślarstwa, gdzie wiemy, że jedna osoba może zepsuć po prostu całą drużynę, tak samo jest w przeciąganiu liny. Atmosfera w drużynie jest naprawdę ważna, ponieważ musimy się wszyscy wspierać, jeżeli jakaś jedna osoba zacznie odstawać od drużyny i psuć tą drużynę, także nie mamy tutaj sensu dalszej pracy. Często musimy przyjmować takie pozycje podczas walki, gdzie będziemy musieli odpoczywać. Jest okres taki, chwileczka, kiedy walczymy z drugą drużyną, ale też są momenty, kiedy musimy odpocząć i przyjąć też odpowiednie pozycje. Wtedy jest ważne zrozumienie i wyczucie liny. Dlatego jeżeli jedna osoba będzie miała złą pozycję i nie udostępnimy jej możliwości ustawienia się tak, jak powinna być ustawiona, wtedy 7 zawodników pracuje jakby na nią, dlatego ta współpraca w drużynie jest bardzo ważna. Jakie najbliższe plany kadry narodowej w przeciąganiu liny? Najbliższym planem jest udział w Mistrzostwach Świata we wrześniu w RPA. Jedziemy tam oczywiście walczyć o jak najwyższe miejsca, dlatego też zaczynamy ostre przygotowania do tego przedsięwzięcia. Rywalizacja na zawodach międzynarodowych czy krajowych, ona się odbywa w systemie grupowym, pucharowym, jak to wygląda? Znaczy tutaj zależność jest od ilości drużyn, które startują. Zazwyczaj odbywa się to tak, że każda drużyna walczy z każdą, jest to w grupie. Potem dwie drużyny awansują dalej i systemem pucharowym już rywalizują o zwycięstwo. Czy to jest jedno przeciąganie, czy dzielone jest to powiedzmy na części, na sety, czy jeden pojedynek wygląda w ten sposób, że drużyny walczą i przy tej jednej linii i po prostu zwycięzca awansuje dalej? Nie. Pojedynek toczy się do dwóch przeciągnięć, czyli do dwóch zwycięstw. Jeżeli mamy sytuację remisową, mamy trzeci. Uznawany jest remis. A w pucharowych? W pucharowych już walczymy o trzecie. Trzecie przeciągnięcie do zwycięstwa. To już jest to takie decydujące, powiedzmy w piłce nożnej, czy w koszykówce dokładnie. Dogrywka. Tak, dokładnie.